W tym filmie zobaczycie parę doświadczeń z wykorzystaniem transformatora wysokiego napięcia do neonów. Wartość tego napięcia to aż 10 tysięcy voltów. Zapraszam na materiał. Jest to transformator firmy Siet. Wartość napięcia po stronie wtórnej to 10 tysięcy voltów, a prąd, jaki możemy uzyskać z niego, to 35-45 mA. Między Ziemią a końcem każdego z uzwojeń wartość napięcia wynosi 5 tysięcy voltów. Jest to transformator w czystej postaci, nie ma tam żadnych elementów elektronicznych. Jego waga to 7,7 kg. Po zdjęciu pokrywy dostajemy się do komory przyłączeniowej. Jest miejsce na środku do przyłączenia przewodu zasilającego 230 V oraz po bokach zaciski z błyskawicami do przyłączenia przewodów wysokiego napięcia. W pokrywie znajdują się szyny, które zamykają obwód zasilający. Zdjęcie pokrywy automatycznie pozbawia transformator napięcia. Choć na zaciskach zasilających napięcie dalej jest. W tym miejscu po zdjęciu tego mostka można zamontować układ monitorujący wysokie napięcie. Po jego zamontowaniu każde doziemienie będzie wychwytywane, a transformator będzie wyłączony. Tak wygląda podłączenie transformatora bez układu zabezpieczającego. Bez tego układu transformator nie wyłączy się, co najwyżej może się spalić. Ale my dzięki tej właściwości możemy teraz poeksperymentować, zrobić parę doświadczeń. Przy 10 tysiącach voltów łuk elektryczny między elektrodami możemy rozciągnąć na odległość do ponad 5 cm. Łuk elektryczny przechodzi przez szybę o grubości 1 mm. Topi szkło. Filmy o tej tematyce znajdują się już na moim kanale, na kanale Wteka. Linki do nich znajdziecie w opisie pod filmem i u góry ekranu. Tam więcej szczegółów technicznych dotyczących tego zjawiska. W świetlówce znajduje się argon z oparami rtęci. Przyłożenie elektrod powoduje przepływ prądu przez ten gaz.
drewno zwilżone roztworem sody i powstają figury Lichtenberga, zwane piorunowymi. Powstają niepowtarzalne wzory, które są czasami wykorzystywane przez stolarzy do zdobienia mebli. Dwie szklanki wypełnione zwykłą wodą. Odległość między nimi to 1 cm. Zwykła woda jest dobrym przewodnikiem prądu. To jest olej transformatorowy. Jest on wykorzystywany w przemyśle do gaszenia łuku elektrycznego. Piasek kwarcowy pod wpływem wysokiej temperatury z łuku elektrycznego zamienia się w szkło. To jest doświadczenie z drabiną Jakuba,
Są to dwa pręty ułożone w kształt litery V, wzajemnie się nie dotykające. Na dole drabiny odległość między elektrodami jest na tyle mała, że następuje przeskok łuku elektrycznego. Powietrze nagrzewa się, dzięki czemu łuk się unosi. Ponieważ pręty są rozwarte, w pewnym momencie zostaje łuk przerwany. Ale wysokie napięcie powoduje powstanie nowego łuku na dole drabiny i sytuacja się powtarza. Jak mogliście zobaczyć w tym filmie, zjawiska wywołane wysokim napięciem są bardzo ciekawe, ale też bardzo niebezpieczne. Przy tego typu eksperymentach należy zachować szczególną uwagę. Należy być bardzo ostrożnym. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Dziękuję za uwagę.